Siemanko, zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby Ekstraklasa, gdyby nagle do Polski zjechała się banda szejków i uznała, że najlepszym sposobem na wydanie ich pieniędzy jest inwestycja w polską piłkę? No jeśli nie, no to ja nie wiem. Może ja jestem dziwny i zastanawiam się nad takimi rzeczami, ale jeśli tak, no to zwizualizuję wam wasze przemyślenia, wasze przypuszczenia. I zrobię to w dzisiejszej smykałce. Do tego eksperymentu posłuży mi Football Manager 2021. Tego nowego chciałbym, no ale jeszcze go nie ma na rynku. Pomysł jest bardzo prosty. W edytorze zmieniłem budżety polskich klubów z Ekstraklasy na miliard euro. Właściwie na 999 999 000 euro, bo nie można dać miliarda, nie wiem czemu. I zwiększyłem reputację wszystkim ekstraklasowym zespołom na maksa, czyli na to się chyba nazywa globalna reputacja. Zwiększyłem też reputację polskiej ligi tak, żeby piłkarze mogli swobodnie przychodzić do Ekstraklasy, nie marudząc na to, jak często pewnie gracze FMA odczuli to, na to, że nie wiem, ta liga jest za słaba, czy coś takiego. Chciałem, żeby te transfery były maksymalnie dowolne. Zrobiłem to, rozpocząłem nową karierę, no i puściłem symulację na 5 kolejnych lat. Jedziemy, jedziemy. Sam byłem w sumie ciekaw tego, kto do Ekstraklasy trafi, jak polskie kluby będą potrafiły zarządzać tymi pieniędzmi, bo zostawiłem wszystkie władze, zostawiłem trenerów, wiedziałem, że to będzie się zmieniało, ale przyznam szczerze, że tempo tych przemian, tempo transferów trochę mnie zaskoczyło, bo właściwie już w pierwszym oknie transferowym było kilka transferów za 100 i więcej milionów euro, a takich za 50-60 milionów euro to było mnóstwo. No ale pogadajmy o konkretach. Pierwsze okno transferowe. Do Pogoni Szczecin trafia Mason Greenwood z Manchester United za 112 milionów euro. Vinicius z Realu do Zagłębia Lubin. Do Zagłębia trafia też Son z Tottenhamu. Za Viniciusa i Sona Zagłębie płaci łącznie ponad 220 milionów euro. Górnik wyciąga jakiegoś gościa z Ajaxu za stówę. No a dalej to już mamy zalew transferów po 80, po 60 milionów euro. Bailey trafia do Warty Poznań, Bernardo Silva do Pogoni, Saint-Maxim do Podbeskidzia, Kamwaniga Rodrigo do Górnika Zabrze, Angela Correa wyciąga Lech Poznań, Ibrahima Konate z Red Bulla Salzburg wyciąga Zagłębie Lubin. Generalnie na rynku transferowym dzieje się multum. Polskie kluby w pierwszym oknie transferowym spokojnie łamią granicę 2 miliardów euro wydanych na transfery. No, mówimy o 2 miliardach euro. Właściwie całe kadry zespołów zostają przebudowane i jak tak spojrzałem sobie później na 11 sezonu, no to są tam jeszcze takie niedobitki ekstraklasowe, nie wiem, typu Pedro Tiba, natomiast cały trzon tej najlepszej 11 sezonu 2020-2021 stanowią no piłkarze typu Greenwood, Vinicius czy Leon Bailey. W pierwszym sezonie mistrzem Ekstraklasy, w pierwszym sezonie ery szejkowej zostaje Lech Poznań. Za nim jest Zagłębie Lubin, ale Zagłębie z uwagi na złamane warunki finansowego fair play nie dostaje się do pucharów. No i dalej do Ligi Mistrzów wchodzi też Pogoń, Lechia Gdańsk, Górnik Zabrze oraz Piast Gliwice. Spada z Ligi Wisła Płock. To jest w ogóle ciekawe. W sumie nie pomyślałem o tym i nie powiększyłem też proporcjonalnie budżetów z klubów z pierwszej ligi. I właściwie każdy klub, który spadał, od razu wracał do Ekstraklasy, ale to też doprowadziło później do takich kuriozalnych sytuacji, bo na przykład do pierwszoligowej Wisły Płock trafił Choupo-Moting na przykład za 1 albo 2 miliony euro. Myślałem, że po drugim, trzecim sezonie tempo transferów do Ekstraklasy nieco spadnie i te miliardowe budżety jednak zostaną nadszarpnięte. Natomiast po 5 latach symulacji okazuje się, że tylko Zagłębie Lubin zeszło z półki bogate. Kto wygrywał mistrzostwa dalej? No w drugim sezonie była to Pogoń Szczecin, w trzecim Legia Warszawa, w czwartym Krakowia, a w tym ostatnim, piątym sezonie symulacji po Mistrzostwo Polski sięgnął Śląsk Wrocław. Natomiast przypuszczam, że najbardziej ciekawi was to, kto do Ekstraklasy trafił.
Bernardo Silva trafił do Pogoni, Mares do Pogoni, Serginio Dest do Górnika Zabrze, Jorginho kupiła Krakowia, Śląsk zasilił Gindogan, Sarabia trafił do Legii Warszawa, Aguero już pod koniec kariery wylądował w Wiśle Kraków, Raków ściągnął Angela Di Maria. Thiago Silva osiadł się w Mielcu i wzmocnił Stal Mielec. Lukaku, no to też był gruby transfer do Górnika Zabrze. Greenwood po Pogoni trafił do Śląska Wrocław. Marcel Sabitzer do Pogoni Szczecin. Kingsley Coman do Górnika Zabrze. Kovacic do Zagłębia. Militao do Jagiellonii. John Stones do Pogoni Szczecin. Kyle Walker na wahadło do Marka Papszuna do Rakowa. Julian Brandt do Pogoni. Donnarumma też do Pogoni. Jamal Musiala do Lecha Poznań. Antony Martial do Śląska Wrocław. Hakim Ziyech do Stali Mielec, Icardi do Podbeskidzia, Richarlison został gwiazdą ligi w Zagłębiu Lubin, później przeniósł się do Krakowi, Coutinho uznał, że Legia Warszawa będzie dla niego fajnym kierunkiem rozwoju, Zagłębie sięgnęło po Renato Sanchesa, Dawid Neres do Podbeskidzia, Timo Werner przekroczył granicę i poszedł sobie niedaleko do Zagłębia Lubin, Artura ściągnął Lech Poznań, Ferrana Torresa Górnik Zabrze, Nabil Fekir też do Górnika Zabrze, no i jeszcze Wlachowicz do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Generalnie do Ekstraklasy przez te 5 lat trafiło 12 zawodników za kwotę przynajmniej 100 milionów euro. I tutaj no, absolutnie najdroższym transferem był Dejan Kulusewski, który trafił z Juventusu do Lecha Poznań. Wykosztowała się Ekstraklasa na napastników, bo Harry Kane kosztował Pogoń Szczecin 126 milionów euro, Romelu Lukaku z Interu do Górnika przeniósł się za 116 milionów euro. Za Richarlisona Zagłębie musiał też zapłacić 104 miliony euro Evertonowi. Zresztą no jak popatrzycie sobie na tę szeroką listę, no to wydaje mi się, że tylko tego Myrona Boadu możecie nie kojarzyć, ale to jest taki 24-latek, który z AZ Alkmaar przeniósł się do Piasta Gliwice 96 milionów euro. Trafił po 4 latach do Lechii Gdańsk za 15,5 bańki. No, generalnie takich transferów na zasadzie któryś klub bierze gościa za 80 baniek i po 3-4 sezonach sprzedaje go do innego polskiego klubu za 15 milionów euro, to jest klasyka. To takich transferów było multum. Z ciekawości zerknąłem sobie też na budżety płacowe polskich klubów i na początku, gdy zaczynacie grę, te budżety wynoszą tak na klub to pod 3-4-5 milionów euro. Tymczasem teraz w 2025 roku taki Śląsk Wrocław rocznie na pensję wydaje 126 milionów euro. Górnik Zabrze 100 milionów euro. Krakowia 115 milionów euro. Pogoń 95 milionów euro. Lech Poznań jest tutaj rekordzistą 132 miliony euro. Działo się to rzeczywiście na rynku trenerskim i tutaj już w pierwszym sezonie doszło do kilku ciekawych roszad na stanowiskach trenerów Ekstraklasy. No weźmy na przykład Legię Warszawa. Dariusz Mioduski generalnie w tej grze nie jest zbyt cierpliwym prezesem i już w pierwszym sezonie zwolnił Czesława Michniewicza, zastąpił go Żardemem i jeszcze w trakcie pierwszego sezonu tego Żardema zwolnił i wziął Luciana Favre. Ale takich przykładów jest więcej, bo do Ekstraklasy trafili chociażby Rafa Benitez, który związał się z Wisłą Płock i zastąpił na tym stanowisku Radosława Sobolewskiego. Do Wisły Kraków przyszedł Allegri, Valverde prowadził Wartę Poznań, Erik ten Hag zakotwiczył we Wrocławiu i tam poprowadził Śląska. Sampaoli zastąpił Papszuna w Rakowie Częstochowa, Luis Enrique później zastąpił Favra w Legii Warszawa, czyli widzimy, że ta sztafeta pod tytułem Michniewicz, Żardem, Favre, Luis Enrique była całkiem okazała. Mancini trafił do Górnika Zabrze, pod Beskidzie trenował Pochettino, Siergiej Semak poprowadził Śląska Wrocław, Didier Deschamps wylądował w Szczecinie, Sarri prowadził Lechię, Fabio Grosso prowadził Górnika Zabrze, a niedawno nowym trenerem Pogoni Szczecin został Gabriel Heinze. Silnik FMA działa trochę w taki sposób, że kluby lubią ściągać też do siebie piłkarzy z
danego kraju, czyli polskie drużyny często sięgają po tych Polaków z zagranicy i dzisiaj kadra Polski właściwie w większości składa się z Polaków grających w ekstraklasie. Jakub Moder wrócił do Polski i został piłkarzem Śląska Wrocław. Krzysztof Piątek wrócił do Zagłębia Lubin, podobnie jak Piotr Zieliński, za którego no, Napoli ładnie wykasowało. Jan Bednarek zagrał, czy właściwie gra nadal, w Wiśle Kraków. Kamil Grabara wrócił do Polski i jest teraz piłkarzem Śląska Wrocław. Walukiewicz stworzył takie polskie trio w Zagłębiu Lubin z Piątkiem i z Zielińskim. Arkadiusz Milik też wylądował w ekstraklasie, z piłkarzem Legii Warszawa. Patryk Klimala wrócił do Polski, teraz gra w Piaście Gliwice. Do Legii Warszawa wrócił z kolei Michał Karbownik. Przemysław Płacheta i Sebastian Szymański są piłkarzami Piasta Gliwice. Krystian Bielik odpuścił sobie w wojarze angielskie i zagrał w Śląsku Wrocław. Mateusz Bogusz za kupę siana trafił do Piasta Gliwice. Bartłomiej Drągowski za bardzo duże pieniądze przeniósł się do Lecha Poznań. A Paweł Dawidowicz zagrał w Krakowie. Przyznam też, że byłem bardzo ciekaw, jak te wielkie budżety wpłyną na to, jak polska piłka będzie wyglądała w pucharach i tutaj, no nie zaskoczę was, ale jest lepiej. Natomiast jedna sytuacja jest absolutnym hitem dla mnie, to znaczy w jednym z sezonów Lech Poznań dotarł do półfinału Ligi Europy i tam przegrał. Przegrał po 2 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Bielsko-Biała w ogóle przeżyła w 2025 roku absolutny sukces, bowiem Podbeskidzie dotarło do finału Ligi Konferencji i tam tę Ligę Konferencji wygrała. Co poza tym? No chociażby półfinał Ligi Mistrzów w Pogoni Szczecin i to w Lidze Mistrzów jest najlepszy sukces, największy sukces polskiego klubu. Śląsk Wrocław grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, Zagłębie Lubin grał w ćwierćfinale Ligi Europy, Lech, no oczywiście półfinał Ligi Europy i tam przegrana z Podbeskidziem. Górnik Zabrze znalazł swój patent na puchary. Grał w finale Ligi Europy, gdzie przegrał z Sevillą, grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i też w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Jeśli chodzi o konkretne kluby, wydaje mi się, że najciekawiej przez ten czas była montowana Pogoń Szczecin. No jacy piłkarze tam się przewinęli, to naprawdę kopara opada. W tym sezonie, który właśnie się skończył, który przesymulowałem do końca, Pogoń grała na 10 z Robertem Lewandowskim, natomiast na ataku mykał Harry Kane. Harry Kane to w ogóle zamiótł ekstraklasę. Jak popatrzycie sobie na 11 wszechczasów Pogoni Szczecin, no czyli te 11 5 lat, no to mamy tam Hendersona, Ricardo Pereira, Niklasa Zile, Bernardo Silva, Marcela Sabicera, Harry'ego Kane'a, Donnarumę, Mareza czy Branta. No Lewandowski przez te 1,5 sezonu, które jest w Szczecinie, nie zdołał załapać się do 11 wszechczasów w Pogoni Szczecin, jakkolwiek to brzmi. Niezłą pakę zdążył zmontować sobie też Lech Poznań. Lech Poznań początkowo zrobił wyprzedaż swoich wychowanków i to paradoksalnie do ekstraklasy, bo Puchar czy Kamiński zostali w ekstraklasie, ale no w ich miejsce przyszli całkiem przyzwoici zastępcy, bo wystarczy popatrzeć sobie na tę 11 wszechczasów i to mamy tak. Bartłomiej Drągowski rozegrał już 140 meczów w Lechu Poznań, a dalej jest Tapsoba, Lindelof, Kulusewski, który jest absolutną gwiazdą ekstraklasy, Angel Correa, Jamal Musiala, Hudson Odoi, Alcacer, Rudiger czy Arkadiusz Reca. Tak, Arkadiusz Reca wrócił też do Polski. A wspomniałem przed chwilą o Tymoteuszu Puchaczu. To jest w ogóle jeden z ciekawszych przypadków tej kariery. Tymoteusz Puchacz nigdy nie wyjechał z ekstraklasy. Najpierw trafił do Krakowi za 4 miliony euro, później do Rakowa za 6 milionów euro, później znów za 6 milionów euro do Piasta Gliwice i wrócił do Krakowi za 9 milionów euro. Krakowia w ogóle zrobiła super biznes. Sprzedała piłkarza za 6, a 3 lata później odkupiła go za 9. A propos Krakowi, Michał Probierz nadal jest trenerem Krakowi i to zdaje się jest jedyny trener, który przez te 5 lat nie stracił swojego stanowiska. Wspomniałem na początku, że jakimś takim bublem, chociaż w sumie wyszło też ciekawie, było to, że nie dodałem tym klubom z pierwszej ligi też takich dużych budżetów, ale to było zabawne, bo gdy na przykład taki Widzew Łódź w sezonie 2022-2023 był w ekstraklasie, to przez cały sezon nie wygrał żadnego meczu, zdobył 2 punkty, a w całym sezonie strzelił tylko 6 goli.
Najciekawszym case'em jednak całej gry nie jest żaden transfer Kulusewskiego, Lukaku czy innego Bernardo Silva. Najciekawszy jest Puchar Polski, edycja 2023-2024. Tamten Puchar Polski wygrał Śląsk Wrocław. Natomiast Śląsk Wrocław zagrał w tym finale z Olimpią Grudziądz. Z Olimpią Grudziądz, która była w pierwszej lidze tylko przez dwa sezony. W sezonie, w którym Olimpia Grudziądz doszła do finału Pucharu Polski, nie była w ogóle w Ekstraklasie ani pierwszej lidze. Nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło, no bo mówimy tutaj jednak o klubie, który ma piłkarzy wartych tam po 70-60 tysięcy euro. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, Olimpia miała wtedy albo gości wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych, albo jakichś tych szaraczków takich dodawanych w FM-ie, gdy nie masz pełnego składu. Natomiast w ekipie Śląska Wrocław na boisku byli m.in. Martial, Greenwood, Dest, Sensi czy Dumfries. A czy silna liga przekłada się w jakiś sposób na silną reprezentację Polski? No niekoniecznie. Z grupy na Mistrzostwach Świata w 2022 roku owszem udało nam się wyjść. Wygraliśmy wtedy z Nową Zelandią i z USA, ale już później dostaliśmy w trąbę od Włochów i po karnych odpadliśmy z Anglią. Natomiast na Euro 2024 nawet nie wyszliśmy z grupy. W ryj od Duńczyków, w ryj od Włochów, w ryj od Bośni. No za dużo piłkarzy z Ekstraklasy chyba tam grało. Aha, trenerem reprezentacji Polski nie jest już teraz Paulo Sousa, chociaż do 2024 roku faktycznie nim był. Zastąpił go Ireneusz Mamrot. Co dowodzi ten eksperyment? W sumie nic, ale mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Ja po prostu jestem ciekaw takich rzeczy i jestem ciekaw tego, jak FM, jak silnik Football Managera radzi sobie z takimi eksperymentami. Na Weszło mogliście kiedyś przeczytać tekst o tym, jak Legia poradziłaby sobie w Premier League, czy jak Leo Messi wypadłby w Koronie Kielce. Mi ciekawie śledziło się na przykład pojedynek o Koronę Króla Strzelców w tym sezonie 2024-2025, bo tam w szranki stanęli m.in. Dejan Kulusewski, Romelu Lukaku, Timo Werner, Harry Kane, Lewandowski raczej polował na króla asyst. Zatem tak, pieniądze odmieniają polską piłkę nożną w Football Managerze. Przypuszczam, że podobnie byłoby w prawdziwym życiu, gdyby do Ekstraklasy weszły 16 szejków, którzy byliby w stanie rzucić po miliard euro na klub. Nasza liga jest obecnie raz, dwa, trzy... czwartą w Europie. Wyprzedziliśmy już Bundesligę i Ligę. Przed nami jest tylko Serie A, Liga Hiszpańska i Premier League. Jeśli chcielibyście jeszcze o coś dopytać, nie wiem, co tam się wydarzyło przez te 5 lat w szejkowskiej Ekstraklasie, to pytajcie śmiało w komentarzach. W komentarzach możecie też pisać, co mogę sprawdzić w przyszłości. Robi mi się to całkiem przyjemnie i w sumie zawsze mogę, grając sobie w FM albo obserwując, co się dzieje w FM-ie, udawać, że jestem w robocie. Ktoś mi za to zapłaci, więc jeśli macie jakieś koncepcje, jakieś takie scenariusze na FM-owy test, tak bym to nazwał, to piszcie śmiało też w komentarzach. To była Smykałka, Damian Smyk, kłaniam się i do usłyszenia.